Zaczęliśmy 56. rok działalności Krakowskiego Klubu Fotograficznego, który ma bardzo piękną historię. Wystawa tegoroczna jest szczególna, bardzo piękna i pokazuje, że chyba wkrótce będzie trudno podzielić, kto jest amatorem, a kto jest fotografikiem zawodowym, ponieważ trudno jest stwierdzić, gdzie jest ta granica. W tym roku nie określaliśmy tematu wystawy, w związku z tym wystawa nazywa się Fotografia 2010. Jest to przegląd tego, co nam się najbardziej udało sfotografować w 2010 roku. Czy dzielimy się na amatorów, czy na profesjonalistów, o tym właściwie nigdy nie rozmawiamy. Natomiast rzeczywiście każdy lubi zupełnie coś innego. Więc znajdą Państwo na pewno podróżniczą fotografię, reportaż, pejzaż, portret, eksperymenty fotograficzne. Wszystko to, co na co dzień najbardziej lubimy fotografować, lubimy robić. Krakowski Klub Fotograficzny ma swoją siedzibę w Nowochódzkim Centrum Kultury od 1983 roku, ale jest to stowarzyszenie, którego korzenie sięgają 1955 roku, kiedy to powstał w Nowej Hucie oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego założony przez Jerzego Suberlaka. Ja jestem w klubie troszkę ponad 10 lat, ale wielokrotnie słyszę o historii, o wspaniałych ludziach, którzy są, byli i mam nadzieję będą w klubie. Konkurencja jest i u nas, ponieważ co miesiąc mierzymy się w konkursach miesiąca. Natomiast jeżeli jest to konkurencja, to jest to zdrowa konkurencja, a na pewno dążymy do współpracy. Czyli wzajemnie sobie pomagamy, czyli wskazujemy to, co chcielibyśmy poprawić, to, co na przykład koledzy, koleżanki mogliby poprawić, ale jest to wszystko w duchu przyjaźni, w duchu takiej bardzo życzliwej, przyjacielskiej, koleżeńskiej pomocy. No i cały czas się doskonalimy, patrząc na tych najlepszych, patrząc na tych również światowych. To jest przede wszystkim kontakt z fotografią, którą możemy znaleźć w internecie, w prasie fotograficznej. Czasami nam się udaje zaprosić znakomitych gości tutaj do nas i też liczymy na to, że dowiemy się czegoś więcej. A to, że fotografia się teraz dość powszechna stała, dość dostępna i każdy właściwie ma aparat, każdy, powiem kolokwialnie, pstryka, no to jest oczywiste, a my próbujemy z tego pstrykania przejść do fotografowania i dlatego nasi kandydaci, nasi najmłodsi, mam nadzieję, że tego się właśnie uczą w Krakowskim Klubie Fotograficznym. Macie grać dokładniej, żebyście jeden drugiego nie zmuszali do walki i snów po piłkę. Nasza piłka jest, źle podasz, to znaczy trzeba o nią walczyć. To jako wychowawca, no to trzeba powiedzieć o nim, że był wspaniałym człowiekiem dla młodzieży. Wychował wielu, wielu wspaniałych piłkarzy, bo i w reprezentacji Polski grali jego zawodnicy. Także dorobek jego jest piękny. Na pierwszym treningu zrobił na mnie duże wrażenie, pokazując swoją cierpliwość i umiejętność tłumaczenia, pokazania techniki, nauki techniki. Grasz po ziemi, a jak wysoko na 30, 15, 18 metrów przerzucić i stale za obrońcą. Jak popatrzę wstecz na nazwiska tych chłopaków i przypomnę sobie ich możliwości, jak grali, tych, których wychował, wszyscy byli perfekcyjnie wyszkoleni technicznie. No, wspomnę tu dwóch najbardziej znanych, może Krzysiek Bukarski i Mirek Waligura. To zawodnicy, którzy bardzo dużo osiągnęli w piłce i byli kompletnie wyszkoleni technicznie. I to był wielki plus trenera Pomorskiego. Szukał normalnie chłopaków, którzy włóczyli się po osiedlach, nie mieli co robić, to Maryś ich wszystkich zbierał i prowadził na stadion i wyławiał te talenty. Oddany był tej sekcji, temu sportowi. On to wszystko kochał. Nieraz po meczach, jeszcze pamiętam, jak w juniorkach graliśmy, no to nas brał do Krakowa i jeden w skarpetkach, jeden w potarganych portkach i brał nas do restauracji i za własne pieniądze nam tam tą herbatkę z ciasteczkiem z własnej kieszeni fundował po meczu. Także on tutaj dokładał jeszcze finansowo do tej bandy. Wiadomo, że robił to kosztem swojej rodziny. Zabierał chłopaków na wycieczki. No to był po prostu drugi ojciec dla większości tych chłopaków, którzy pod jego skrzydłami się wychowywali. Kochał góry i bardzo często jeździliśmy na takie wycieczki, czy w Beskidy, czy w Tatry. Próbowaliśmy prześcignąć trenera Pomorskiego w chodzeniu po górach. Rzadko nam się to udawało, ale na pewno była to super zabawa i na pewno taki czynnik bardzo motywujący i integrujący. Lepszy był jak rodzic. Tyle mogę powiedzieć o Pomorskim.
Nowa Huta, w której jesteśmy, ma nie tylko swoją bogatą historię liczącą 60 lat, ale jest to historia mierzona nawet tysiącami lat. Jednym z takich ważnych okresów, który możemy wydzielać na terenie Nowej Huty, jest czas, kiedy obszar Nowej Huty został skolonizowany przez Celtów. Celtowie stworzyli pierwszą paneuropejską cywilizację poza światem śródziemnomorskim. Przybyli również na nasze tereny. Założyli tu kilka osiedli i ten czas celtycki, który zaczął się mniej więcej 300 lat przed naszą erą, jest niezwykle istotny, dlatego że wtedy dokonał się, możemy tak powiedzieć, pierwszy przełom technologiczny. To był lud niezwykle innowacyjny. Wynalazek półkoska i kosy, to przecież używany do dzisiaj, to jest wynalazek celtycki, nieznany nawet na terenach Morza Śródziemnego. Celtowie upowszechnili na naszych ziemiach żelazo. Na terenie Nowej Huty, na przykład w Wyciążu, mamy ślady istnienia warsztatu kowalskiego. Celtowie mieli swoich garncarzy, którzy toczyli naczynia, a nie lepili ich w ręku jak do tej pory i wypalali je w specjalnych piecach. Współcześni garncarze są zdumieni, że można wytoczyć na kole tak cienkie, delikatne naczynia i przyznają, że to jest mistrzostwo w wykonaniu. Celtowie byli pierwszym ludem, który na naszych ziemiach bił swoją własną monetę. Tam, gdzie urodziła się duża część mieszkańców Nowej Huty, w szpitalu imienia Stefana Żeromskiego, prowadzone były badania wykopaliskowe i tam znaleźliśmy zabytki, które świadczą, że w tym miejscu Celtowie bili swoje monety. Monety, które były wykonywane ze złota albo z tak zwanego elektronu, czyli stopu srebra i złota. Żarna obrotowe, które używane były jeszcze w czasach II wojny światowej, zostały również na nasze ziemie wprowadzone przez Celtów.